Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zadanie z cyklu darmowych korepetycji od Martyny. Zadania. Dobra, tym razem będzie już to ostatnie zdanie dla Martyny, bo już je zrobiłem chyba z 6 czy 7, to jest któreś tam z kolei. Także wystarczy, zresztą mam jeszcze inne rzeczy, inne zdania do ogarnięcia, więc na dzisiaj ok. Wyznacz wzór funkcyjniowy, który spełnia podane warunki. No i może zrobimy sobie to nie z ułamkami, bo jeszcze ułamki jako tako każdy ogarnia. Zrobimy sobie to z pierwiastkiem, ok? Trzeba po prostu wiedzieć, że zapis f od pierwiastek z 2 równa się 6, to jest nic innego, jakbyście mieli podany punkt A, powiedzmy, równy no pierwiastek z 2, no i szósteczka, tak? Natomiast f od 2 równa się 6, to będzie punkt B, który będzie równy 2, 6. Ok? Dobra. A jednak zrobię też podpunkt A, ale zaraz. Dlaczego? No bo jeżeli ja bym sobie teraz chciał podstawić te punkty, to co mi wyjdzie? Zobaczcie sami. Oczywiście do czego podstawiamy? Do równania y równa się ax plus b. Dlaczego do tego równania? Bardzo prosta przyczyna. My chcemy wyznaczyć wzór funkcji liniowej. A skoro mam podane dwa punkty a i b, zgodnie z tą zasadą masz punkt, to go podstawiasz. Do wzoru funkcji liniowej, bo to chcemy obliczyć. Czyli każda współrzędna ma, każdy punkt ma dwie współrzędne. Pierwsza współrzędna jest x-owa i tu jest x-owa, czyli to będziemy podstawiać za x-a, a druga współrzędna to jest współrzędna y-owa, czyli to podstawiamy za y-a. Czyli będzie 6, 6 równa się. I teraz mamy tak, czekajcie, stanowię się. Dobrze. Za x-a podstawiamy, tak? Teraz 2, czyli będzie tak, za x-a podstawiam pierwiastek z 2, a później będę podstawiał dwójeczkę. No i tu oczywiście będzie a, tu będzie a, tu będzie plus b. Skąd mi się to bierze? Z prostej przyczyny, że a razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2a, a razy 2 to jest 2a. Dobra. Tu jest plus b, tu jest plus b i praktycznie zawsze to rozwiązuję metodą przeciwnych współczynników, mnożąc pierwsze lub drugie równanie przez minus 1, czyli mamy tak. Minus 6 równa się minus pierwiastek z 2a minus b. Natomiast drugie to jest 6 równa się 2a plus b, czyli jest po prostu przepisane. Podkreślamy, dodajemy. Tu otrzymujemy 0, a tu otrzymujemy coś takiego jak 2a minus pierwiastek z 2a. Jak to ogarnąć, jak to wyliczyć? Jeżeli macie równania, w którym jest przy a liczba i przy a pierwiastek, to po prostu musicie sobie wyciągnąć przed nawias tą niewiadomą. Czyli mamy 0 równa się a, no i jak z 2a wyciągniemy a, to zostaje dwójka. Jak z minus pierwiastka z 2a wyciągniemy a, to zostaje minus pierwiastek z 2a. Jak to podzielimy przez 2 minus pierwiastek z 2, to tu 0 przez cokolwiek to jest dalej 0, to zniknie, czyli zostanie a równe 0. Jeżeli a jest 0, to zobaczcie, tu podstawimy sobie, czyli będzie 6 równa się 2 razy 0, czyli po prostu 0 plus b, czy tam 2 razy 0 plus b, no to 6, czy tam b będzie równe 6. Czyli to równanie ma postać y równa się, za a podstawimy 0, więc tu będzie a 0 razy x, czyli 0, no i plus b, czyli plus szósteczka. Jest? Jest. I teraz tak, dla wszystkich, którzy mi od razu powiedzą, bo wiem, że takie osoby się znajdą, że to przecież widać, że jeżeli narysujemy sobie układ współrzędnych i zaznaczymy sobie te punkty, czyli tak, tu jest na y powiedzmy 6, tu jest na x pierwiastek z 2, tu jest na x dwójka, czyli to jest ten punkt, tak? Pierwiastek z 2, 6 oraz 2 i 6. To widać, że przecież ta prosta, którą tyś tu spędził mnóstwo czasu na wyliczeniu, wygląda tak. Oj. Co jest? Pozioma krecha. Jest. Ciach, ciach, ciach. Tu pozioma krecha. A wszystkie poziome krechy to mają równanie y równa się i to, co przechodzą przez punkt y, czyli 6. Ja to wiem i ja to mogłem zrobić na zasadzie, ok, słuchajcie, tu jest pierwiastek 2, 6, tu jest 2, 6, ponieważ y są 6, to jest tyle. Ale kto by to zrozumiał?
Tak? Poza tym tutaj widzicie, macie kompletne, całe rozwiązanie tego zadania. Na stówę, jeżeli byście zrobili to w ten sposób, to dostaniecie maksa na maturze. Gdybyście natomiast zrobili to w ten sposób i narysowali nawet i zaznaczyli i napisali y równa się 6, wcale nie jestem przekonany, że dostaniecie maksa. Jeżeli by to było zajęło 2 punkty, moim zdaniem dostalibyście 1, bo musielibyście napisać o konkretny komentarz właśnie. Że ponieważ drugie współrzędne, czyli y-owe są takie same, to prosta musi być równoległa do osi x-ów i skoro przechodzi przez punkty na y-u 6, 6, to dlatego ta prosta musi mieć równanie y równa się 6, bo proste równoległe do osi x-ów mają postać y równa się a, gdzie a to jest współrzędna y-owa punktu, przez które przechodzi. Wtedy 2 punkty, luz. Ale czy byście to napisali? Przemyślcie to. A póki co dajcie łapkę w górę i zmykamy do kolejnego zadania. Nie zmykamy do kolejnego zadania. Bo obiecałem, że zrobię jeszcze podpunkta. Bo ten był szybki. Szybki, łatwy i przyjemny. Może nie taki przyjemny, ale był szybki. I te pierwiastki, jak widzicie, wcale tak nie gryzły bardzo. Tu mamy to samo. Tu mamy punkt A o współrzędnych 1 trzecia i 3. A tu mamy punkt B o współrzędnych minus 2 trzecie i 0. Tak? Równanie jest oczywiście y równa się ax plus b, czyli te 1 trzecie i to minus 2 trzecie postawimy sobie za x, a ta trójeczka i to 0 podstawimy sobie za y. Czyli ciach, ciach. Tu będzie 3, tu będzie 0. Równa się. Za x podstawiamy 1 trzecią. Za x podstawiamy minus 2 trzecie. No, razy a, tak? Czyli będzie 1 trzecia a plus b. No i a plus b. Jak mówię, ja zawsze robię tego typu zadania poprzez metodę przeciwnych współczynników, czyli pomnożymy sobie przez minus 1. Minus 3 równa się 1 trzecia a razy minus 1, to jest minus 1 trzecia a i b razy minus 1, minus b. Drugie przepisujemy. Pstryk, pstryk. Dodajemy. Czyli minus 3 równa się, może inaczej. Żeby mi się to tu jeszcze zmieściło. Minus 3 równa się. B się skasują. Minus 1 trzecia minus 2 trzecie to jest minus 3 trzecie, czyli po prostu minus 1 a. Razy minus 1, czyli 3 równa się a. Skoro a równa się 3, to na przykład podstawiając do tego równania mamy 3 równa się 1 trzecia razy. Za a podstawimy trójkę. 3 plus b. Czyli 3 równa się 1 trzecia razy 3 to jest 3 trzecie, czyli 1. Odejmiemy 1, no to 2 równa się b. Czyli równanie naszej szukanej prostej to jest a nam wyszło 3, x, no i b nam wyszło 2. Pytania w komentarzach tym razem, łapki w górę mile widziane i kończymy to zadanie. Na razie, hej!